Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś zabierz głos. Wybory parlamentarne się zbliżają i są coraz bliżej, bo już za 3 dni, więc postanowiłem cokolwiek o tych wyborach powiedzieć. Ale nie będę mówił o partiach politycznych, nie będę mówił o komitetach wyborczych, bo w sumie nie mam ochoty na ten temat mówić. Zawsze uciekam jak najdalej od polityki, więc po co właściwie miałbym o tym mówić? Każdy i tak zadecyduje, jak będzie chciał. Właśnie, zabierz głos. To jest hasło jednej z kampanii zachęcających do głosowania. Jest to kampania Fundacji Batorego. W całości nazywa się Zabierz głos, bo go stracisz. Pojawiły się spoty w telewizji i właśnie zdjęcia znanych osób, które zachęcają do głosowania. I format tych zdjęć jest taki sam. On jest taki kwadratowy właściwie jak na Instagramie. I w takiej czerwonej ramce, czy w białej ramce jest właśnie hasło tego projektu, czyli Zabierz głos, bo go stracisz. Na tych zdjęciach można zobaczyć różne osoby i autorytety, bo na przykład profesor Adam Strzembosz, czy Wanda Taczyk-Stawska. Ale również wykonawcy, aktorzy młodszego pokolenia, jest na przykład Dawid Podsiadło, Julia Wieniawa, Mateusz Damiński czy Rafał Masny z Abstrahuje TV. Się okazuje, jak zliczają tą samą frekwencję i sprawdzają przekrój społeczeństwa, jakie głosowało, w jakim wieku, to okazuje się, że najmniej głosujących było w wieku 18-30 lat. Bo według sondaży, które niedawno przeprowadzono, okazuje się, że ponad 90% młodych ludzi właśnie w wieku 18-30 lat w ogóle albo w bardzo małym stopniu jest zainteresowanych polityką. Skoro polityka ich nie interesuje, to również nie idą do wyborów, bo po co? Zazwyczaj takie coś słyszę, że no po co iść, skoro mój głos powiedzmy nie ma znaczenia. I to są częste tłumaczenia takie, że po prostu nie idą z lenistwa, mimo się po prostu nie chce. To jest zazwyczaj niedziela, to jest dzień wolny od pracy, teraz te niedziele są też niehandlowe, więc po co by właściwie mieli wychodzić z domu? Październik to zazwyczaj zimno, no nie wiem, w tym tygodniu ma być ładnie, więc w weekend raczej będzie ciepło, więc to będzie też pewnie sprzyjało wysokiej frekwencji. No ale trudno jest zachęcić młodych, żeby wzięli właśnie udział w wyborach, bowiem według nich to nie ma większego znaczenia, czy wezmą udział w tych wyborach, czy też nie. Właśnie wychodząc naprzeciw młodym, powstała jeszcze jedna akcja. Akcja się zwie Olśnienie. Tutaj raperzy Peja, Sokół, Żabson, Taco Hemingway, O Co Chodzi czy Kizo zachęcają do udziału w wyborach. Właśnie próbują zmobilizować młodych Polaków do wzięcia udziału w wyborach, żeby właśnie głos takich osób, których na pewno słuchają i właśnie ta muzyka jest coraz bardziej popularna, rap w Polsce. Więc taka akcja na pewno jest ciekawa i chyba po raz pierwszy taka akcja występuje, bowiem zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach czy do głosowania to co 4 lata pojawia się kampania właśnie przy każdych wyborach, lepsza bądź gorsza, no a tutaj tak troszkę inaczej, w innej formie, żeby zachęcić właśnie młodych, bowiem głosów młodych najwięcej się marnuje, bowiem po prostu one zostają nieoddane, więc się marnują. Jest to chyba 3 miliony Polaków, właśnie nie wiem, czy to chodzi o głosy tylko uczniów właśnie, tak, liceum, na przełomie liceum i studiów, czy też tych starszych do 30 lat, nie wiem dokładnie, ale gdzieś słyszałem o liczbie 3 miliony głosów. No i zaczęła się również walka na frekwencję. Okazuje się, że poszczególne miasta chcą pobić ostatnią frekwencję i za wysoką frekwencję oferują jakieś udogodnienia. Więc pierwsza była chyba Warszawa. Na Facebooku prezydent Rafał Trzaskowski napisał właśnie, że do mieszkańców, że chce zrobić rekord, pobić rekord, czyli 67%, gdyby się udało pobić, to jeden dzień będą wybrane instytucje kultury, które należą do miasta, będą wstępy wolne do różnych właśnie pewnie galerii, muzeów czy coś takiego. No i właśnie wyzwał innych prezydentów miast, dużych miast, żeby podjęli również tę akcję. No i jeszcze zgłosił się prezydent Jaśkowiak z Poznania, no i właśnie też wyzywa, że pobije jeszcze bardziej rekord Warszawy, czyli jeszcze większa frekwencja będzie w Poznaniu, a dodatkowo zostanie zorganizowany pewnie wiosną czy latem na Malcie specjalny koncert w podziękowaniu za tę wysoką frekwencję. I również w innych mniejszych miastach też się pojawiają różne
chwyty na mieszkańców tych miejscowości czy miast, żeby pójść do wyborów, oddać głos na wszystko jedno kogo, żeby frekwencja była wysoka, bo to właśnie frekwencja też wpływa na wynik wyborów, im wyższa, tym właśnie te głosy się inaczej mogą rozłożyć. No więc frekwencja też w tym przypadku jest ważna. Jasne, ona chyba była dość wysoka przy wyborach do Europarlamentu, no a teraz chcą jeszcze bardziej zwiększyć frekwencję. No, ciekawe, czy to się uda, ale może się uda. A na pewno każdy sposób dotarcia do wyborców, nie tylko poprzez ulotki, plakaty wyborcze, spotkania, debaty, które niedawno się odbywały w telewizji. Jest dobre i takie nietypowe akcje też są trochę może nawet przemyślane, bowiem to kampanie marketingowe są i różne firmy specjalizujące się tym marketingiem to już wcześniej trochę planują, że warto by było na przykład taką kampanię zrobić przed wyborami. No jaki będzie efekt, to się okaże. Może te akcje zmobilizują nie tylko młodych, ale nawet i starszych ludzi, żeby wzięli udział w głosowaniu. Tak więc 13 października Polacy będą decydować, kto zasiądzie w Sejmie i w Senacie. No i dobre jest to hasło. Zabierz głos, kogo stracisz. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.